Drugi poziom to jest poziom poznawczy, czyli poziom głowy. Filmy nie tylko przekazują informacje, nie tylko przekazują emocje, przekazują też informacje. Przyczyniają się często do rozwiązywania problemów. Kiedy nie widzę wyjścia, kiedy nie wiem, jak sobie z czymś poradzić, to w filmie mogę to rozwiązanie znaleźć. Pozwalają nam zmienić perspektywę. My w każdej sytuacji problemowej tkwimy w swojej perspektywie i kiedy mama każe młodemu człowiekowi założyć czapkę, to on widzi kontrolę, to on widzi dominację, a często nie widzi troski i miłości, która się za tą intencją kryje. Ja miałem kiedyś takie piękne doświadczenie, kiedy oglądałem film Trzynastka. To jest taki film, który mówi o 13-letniej dziewczynie, która bardzo widowiskowo przechodzi okres buntu, dorastania z autodestrukcją, z niebezpiecznymi zachowaniami seksualnymi, z alkoholem, z narkotykami. I opowiada również o jej matce, samotnie ją wychowującej. I oglądałem ten film w ramach takich warsztatów dla matek i ich dorastających córek. I taką wspólną refleksją, która pod koniec projekcji i dyskusji się pojawiła, razem często ze łzami wzruszenia, to była refleksja: ja cię teraz lepiej rozumiem. I to z jednej, i z drugiej strony. Filmy na poziomie poznawczym pozwalają nam też kwestionować negatywne przekonania. Psychologia poznawcza mówi o tym, że za nasz dobrostan, za nasze zdrowie psychiczne, też fizyczne często, odpowiadają przekonania, które sobie pielęgnujemy i które nosimy bardzo często bezrefleksyjnie od dzieciństwa. Czy ja mam przekonanie, że świat jest dobrym i przyjaznym miejscem, czy mam przekonanie, że świat jest wrogim i niebezpiecznym miejscem, to będzie decydowało o tym, w jaki sposób będę budował relacje. Przekonanie doktora House'a, że wszyscy pacjenci kłamią i wszyscy mają coś do ukrycia, determinuje cały jego sposób funkcjonowania w szpitalu. I tak jest w każdym aspekcie naszego życia. I filmy potrafią kwestionować nasze negatywne przekonania, bo znowu pozwalają nam zobaczyć szerszą perspektywę niż tylko ta perspektywa mojego domu i mojego podwórka. Oczywiście filmy wpływają też na rozwój intelektualny i pozwalają zdobywać wiedzę. To jest atrakcyjny sposób uczenia się. Obejrzenie filmu historycznego zawsze będzie ciekawsze niż przeczytanie lekcji na ten temat, pod warunkiem, że film rzeczywiście oparty jest na faktach. Dalej, filmy pozwalają nam też kształtować obraz siebie. Kiedy w takim codziennym życiu nie dostajemy informacji zwrotnych, rodzice nie odnoszą się do naszych kompetencji, do tego, jacy jesteśmy, rozliczają nas najwyżej z ocen, które w szkole dostajemy, to jest tylko jeden aspekt naszego funkcjonowania, to dzięki porównywaniu się z bohaterami, którzy są w podobnej sytuacji, w podobnym wieku, z którymi się możemy zidentyfikować, też zdobywamy wiedzę o sobie. Filmy pozwalają nam zdobywać intelektualny wgląd, czyli takie poznawcze zrozumienie pewnych problemów, pewnych trudności. I taki trochę doczepiony, bo nie chciałem tworzyć osobnej kategorii, ten mój podział na serce, głowę i mięśnie jest bardzo subiektywny, rozwój moralny, czyli filmy też kształtują nasze postawy, nasze normy i nasze wartości.